przede wszystkim w tym ćwiczeniu musi być skoncentrowany człowiek na tym, żeby były biodra prosto. Nie wykrzywiać bioder przy uderzeniu. Sama stopa pracuje. Jak najbardziej stopa musi być do środka. Wewnętrzna część stopy ułożona i biodra są prosto. Nie wykrzywiamy się w taki sposób, tylko technika uderzenia. Skoncentrować się na punkcie, w który mamy trafić, czyli w tym wypadku w nasz palik. I nabiegam na wprost i sama stopa pracuje, wewnętrzna część stopy i próbujemy uderzyć. To są próby, to są setki prób i za każdym razem to będzie dawało efekt. Biodra są prosto, sama stopa, wewnętrzna część stopy pracuje. Musi być pod kątem tutaj prostym. Nachodzimy, uderzenie, hop i staramy się trafić.